Cześć Wam, dzisiaj chciałem wam powiedzieć, jak zainstalować DXA11 do Chronic Mertany. Zakładam, że macie zwykłego Gotika i go odpalaliście ze system packiem i tak dalej. Ja to zwykle robiłem przez aplikację Spine, ale tutaj mamy zainstalowany system pack, ponieważ ta gra również korzysta z system paka. I jak sobie wejdziemy przez Steama, tutaj prawym przyciskiem myszy, zarządzaj i Przeglądaj pliki lokalne odpali nam się folder z grom. I kopiujemy sobie to. I tutaj mamy naszego DX11, ale wersję Clockworka, która jest często dużo lepiej zoptymalizowana i tak dalej. Pobieramy sobie to. Uruchamiamy. No i tutaj będzie instalator właśnie do wersji Clockwork'a Jak sobie, tutaj ja już to mam zainstalowane, ale to sobie klikamy dalej No i możemy sobie wkleić tutaj adres do właśnie Kronik Mertany To jest ważne, żeby to było do Kronik Mertany Instalujemy i to już będzie OK. I wtedy już będziemy mogli to odpalić na spokojnie przez, przez Steama Ja jeszcze to u siebie pokażę i to by było na tyle Jeszcze co ważne, e, nie wiem czy mnie słychać, jeszcze co ważne jak wejdziecie sobie w opcję, zanim zainstalujecie DX11 możecie wejść w Archolos I tu jak wejdziecie w opcję będzie napisane na przykład sp-1.7 y, sp albo coś takiego To znaczy, że macie system paka zainstalowanego i wtedy na spokojnie możecie sobie DX11 instalować e, tak samo jak wiecie, że możecie wybrać sobie zwykłą rozdzielczość Full HD to na szerokie ekrany, to wtedy też jest dobrze i możecie DXA jednostkę instalować. Dzięki za oglądanie. Na razie.